Wyobraź sobie, że przychodzisz do mnie z problemem. Z ogromnym problemem, który cię męczy od lat. Jeśli cię pytam, czego ode mnie oczekujesz? A ty odpowiadasz, ja chciałbym się dowiedzieć, jak ten problem rozwiązać. I tu natychmiast zadaję ci kolejne pytanie. Czemu chciałbyś, a nie chcesz? Czemu nie chcesz, tylko chciałbyś? Bo chciałbym, to znaczy, że jeszcze nie jestem gotów do tego, żeby chcieć. Jestem gotów do tego, żeby sobie wyobrazić, że przyjdzie taki moment w moim życiu, kiedy zacznę chcieć. Na razie albo jest to zbyt trudne, albo jest to zbyt skomplikowane, albo wymaga za dużo pracy, albo wymagałoby to samowyrzeczenia, albo wymagałoby to zmiany diety, albo wymagałoby to treningu fizycznego, albo wymagałoby to szczerości, uczciwości. I dlatego chciałbym, ja po prostu chciałbym. I 98% ludzi, którzy przychodzą do mnie, oni chcieliby wyzdrowieć. Chciałbym wyzdrowieć, ale jeszcze nie w tej chwili. Ja chciałbym wyzdrowieć, gdyby to się stało proste, łatwe, przyjemne. Tak jak proste, łatwe i przyjemne było wchodzenie w tą chorobę, którą właśnie posiadam. Gdyby to było normalne, to ja chciałbym, żeby ten filmik obudził u was odzew. Ale chciałbym, a nie jestem przekonany, bo chyba się bateryjki skończyły.